Jest Sławomir Bieńkowski, radny Rady Miasta Platforma Obywatelska. Witam serdecznie. Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu. Spotykamy się w takim dość gorącym okresie. Tak na dobrą sprawę to już ten gorący okres w świecie włocławskiego samorządu trwa od wielu tygodni. Niemniej kolejna sesja Rady Miasta to sesja absolutoryjna, więc rozliczenie prezydenta z wykonania budżetu za rok 2010. Czy to właśnie z tego powodu ta nerwowość, którą daje się wyczuć także w działaniach ratusza, konferencje prasowe, dementowanie informacji? Na pewno jest jakiś element niepewności i zdenerwowania, dlatego że to wykonanie budżetu, czyli taki dosyć gruby dokument, wskazuje, że tempo inwestycji reklamowanych przez władze miasta, przez prezydenta nie jest takie, jak jednak powinno być. Część środków, które były zaplanowane na wydanie w 2010 roku, nie zostało wydanych. Część budzi pewne poważne zastrzeżenia co do formy zamieszczania w tej publikacji. Mam nadzieję, że prezydent po długim urlopie będzie wypoczęty i będzie w stanie nam odpowiedzieć na parę trudnych pytań związanych z wykonaniem budżetu. A tych trudnych pytań nie zabraknie? Po wstępnym zapoznaniu się z tym dokumentem myślę, że tych pytań jest dosyć dużo i na pewno nie zabraknie, chociaż skupiłbym się na paru ważnych, ale to już na najbliższej sesji będzie poruszane. Oczywiście, z pewnością będziemy śledzić tę sesję także w CW24. Ja wspomniałem o tej atmosferze, gorącej atmosferze, także z uwagi na konferencje prasowe, jakie pojawiają się ostatnio, jakie odbywają się ostatnio. Konferencja ratusza poświęcona sytuacji budżetu miasta, dokładnie zadłużeniu miasta, czyli zaprzeczaniu informacjom podanym przez Rzeczpospolitą, no i zapewnienia, że włocławianie nie będą spłacać tych długów, które w tej chwili obciążają nasz budżet. Znaczy ja zacząłbym od końca, jeżeli odpowiedź na to pytanie mam udzielić. Jeżeli nie włocławianie, to kto? To kto ma spłacić te długi, kto ma spłacić kredyty? No tylko my możemy spłacić. Można spłacić pośrednio w podatkach, w opłatach za usługi komunalne, we wszelkiej formie, ale na pewno jeżeli ktokolwiek ma spłacić, to właśnie my. To jest pierwsza odpowiedź, a druga odpowiedź jest na same konferencje. Jesteśmy świadkami konferencji, antykonferencji, potem antykonferencji i takiej przepychanki słownej, oskarżania się, jakieś ingerowanie w życie prywatne i tak dalej, ale nie poznajemy na tych konferencjach, szczególnie ze strony Urzędu Miasta, odpowiedzi na pytania, bo niewątpliwie Włocławek jest miastem, które zwiększa swoje zadłużenie. Zresztą sam prezydent Pałucki w dokumencie, czyli wieloletniej prognozie finansowej, wskazał, że w 2013 roku Włocławek przekroczy ustawowy próg dopuszczalnego zadłużenia miasta, czyli będzie powyżej 60% zadłużenia. Jeżeli w tym dokumencie wskazał, że takie zadłużenie istnieje, powinien jasno odpowiedzieć na pytanie związane z tym zadłużeniem. Jakie są plany spłaty tego zadłużenia? Jakie będą obciążenia dla mieszkańców? Takiej odpowiedzi nie ma. Za to mamy ściąganie, powiedziałbym zasłanianie braku odpowiedzi jakimiś tematami pobocznymi, typu kto kogo atakuje, za jakie przedszkole, za co, kto komu zagląda do domu. Tak. Oczekujemy jasnych odpowiedzi. Rozmydlanie tego obrazu nie spowoduje, że te trudne pytania znikną, one nadal będą. Trudne pytania nadal będą. Wspomniał pan o tym zaglądaniu do domu, tak, w sferze prywatnej, która pojawia się w wypowiedziach na konferencjach przedstawicieli Sojuszu Lewicy Demokratycznej. A czy to nie jest tak, że decydując się na karierę w samorządzie, decydując się na karierę w polityce, każdy powinien być przygotowany na to, że
pewna część jego prywatności, oczywiście nie mówimy tutaj o jakichś bardzo prywatnych informacjach, ale pewna część tej prywatności jednak zostanie poddana tej publicznej kontroli, że ludzie mają prawo pytać, mają prawo wiedzieć, z jakim samochodem jeździ dany samorządowiec, polityk, u kogo go kupił, za jakie pieniądze. Znaczy nie do mnie może należy ocena zachowania, bo tu pewnie pan się odnosi do pana Kuźniewicza, tak, i potyczki z panem posłem Zbonikowskim. Nie do mnie należy ocena jego zachowania, czy postaw prawnych jego zachowania, czy etycznych. To ocenią pewnie wyborcy, ewentualnie odpowiednie organy. Ale mogę to powiedzieć na własnym przykładzie. Jeżeli zdecydowałem się być radnym i przedstawiać interesy mieszkańców poprzez swoje uczestnictwo w życiu publicznym, samorządowym, no to zgodzę się z tym, że rezygnuję z części swojej prywatności, czyli wiem, że jestem w jakimś stopniu rozpoznawalny, że no moje postępowanie, zachowanie świadczy częściowo o tym, kim jestem i co reprezentuję, a także wiem, że nie mogę pracować w firmie, która robi interesy z, nie wiem, z miastem, bo jest to nieetyczne. Wiem także, że nie mogę, nie wiem, kupić samochodu w firmie, która, nie wiem, organizuje przetarg na dostawę samochodów dla miasta. No, różne takie rzeczy. To nie jest kwestia jakichś twardych uwarunkowań prawnych, bo prawem nie zawsze można wymusić etyczne postępowanie. Zawsze to prawo jakoś tam można naginać, omijać, tylko kwestia poczucia poczciwości. Pewnych rzeczy nie powinno się robić. I normalnym jest, jeżeli ktoś chce być osobą publiczną, że rezygnuje z tej części swojej sfery prywatnej. Nie mówię tu o zaglądaniu do domu i patrzeniu, jakiego koloru jest szafa w pokoju, nie wiem, pana prezydenta, ale mówię o tym, że no, pewnych rzeczy nie powinno się robić, dlatego że nawet jeżeli to jest legalne, to nie znaczy, że to jest etyczne. Słowem przydatnym byłby kodeks etyki radnych, kodeks etyki samorządowców, który regulowałby te wszystkie kwestie? Takie kodeksy już mamy. Mamy kodeks etyki radnego, mamy kodeks postępowania etycznego urzędnika. Z tego co pamiętam, nawet szkolenia jakieś były odnośnie etyki i połączenie etyki z byciem urzędnikiem. Te kodeksy, tak samo jak i prawo, nie regulują takiego własnego wyczucia, co wolno, czego nie wolno, co jest poprawne etycznie, co nie jest. Prawo nigdy nie reguluje tego w stopniu dostatecznym. Myślę, że kwestia podejścia, tak? Trzeba być odpowiedzialnym za to, co się robi. I jeżeli jest się osobą publiczną, zdecydowało się na udział władz samorządowych, to trzeba być cały czas odpowiedzialny za swoje czyny, nie tylko wtedy, kiedy się pracuje od, nie wiem, 8 do 16. Chciałem zapytać, odchodząc od tematu konferencji prasowych, o to, co dzieje się na wrocławskich drogach, a wciąż dzieje się wiele. Zima minęła, wiosna w pełnej krasie, co najmniej od kilku dni. Dziury jakby nie mniej, z tego co zauważyłem. Nie wiem, czy pan się ze mną zgodzi. Myślę, że dziur nie jest mniej, śnieg w nich już nie leży, deszczu też nie ma, więc nie możemy ich zarybić, bo dotąd jak na przykład były te dziury i była woda, to jeszcze ewentualnie koncepcja zarybiania tych dziur była dosyć dobra. W tej chwili ewentualnie możemy w golfa pograć między tymi dziurami. To nie jest ogólnie rzecz biorąc śmieszne. Te dziury cały czas są. Tak jak ostatnio przeczytałem, ma być priorytetowo remontowana ulica Wiejska i Chopina. Wiejska oczywiście, ten stan tej ulicy był dawno, ja zresztą w interpelacjach poruszałem ten temat już dwukrotnie co najmniej i mam nadzieję, że te moje interpelacje też jakiś wpływ miały na przyspieszenie remontu ulicy Wiejskiej, ale no, ulica Chopina uważam, że jest wiele ważniejszych ulic w mieście, w gorszym stanie, które jednak mogły być wyremontowane zamiast tej ulicy Chopina. Ale te dwie ulice nie załatwią spraw dziur na wielu, wielu innych ulicach. Ja zacząłem, wywołałem kwestię dziur nie bez powodu. Mamy w tej chwili remont na skrzyżowaniu ulicy Wyszyńskiego, Tumskiej i Brzeskiej, zamknięty most stalowy. Kierowcy kierowani są wielokilometrowym objazdem przez włocławską Tamę i dla
Wielu spośród nich zaskoczeniem jest stan nawierzchni na alei księdza Jerzego Popiełuszki na tym odcinku prowadzącym przez Włocławską Tamę. Stan nawierzchni także jest fatalny, tam pojawiają się... Ja myślę, że źle pan do tego podchodzi. To nie jest... To jest, przypuszczam, że plan robiony przez Włocławską Informację Turystyczną. Ona ma na celu, w związku z tym, że jest wiosna, miasto pięknieje, jest zielono, zainteresowanie włocławian, jak piękny widok jest z Tamy na Włocławek i zmuszenie ich po prostu, żeby tą trasą przejeżdżali. Mogą podziwiać Tamę, mogą podziwiać krzyż z pomnikiem Popiełuszki, mogą patrzeć na Włocławek z perspektywy pięknego widoku z Tamy. Krzyż, jeżeli dobrze pamiętam, ostatnią sesję Rady Miasta nie jest oświetlony w tej chwili. No bo to myślę, że będzie kolejny krok. Na razie promujemy panoramę z Tamy i dlatego mimo zakończenia prac przez MPWiK na przeremoncie Wyszyńskiego, Brzeska, most jest nadal zamknięty, żebyśmy mogli jeszcze przez jakiś czas kosztem 20 paru kilometrów objazdu podziwiać ten widok. A tak na poważnie jest to kompletny brak koordynacji remontów. Ja chciałem do tego braku koordynacji, może za chwileczkę przejdziemy, chciałem zapytać, jak należałoby, czy przypadkiem nie należałoby przygotować lepiej tego objazdu, bo tak jak wspomniałem, kierowcy są zaskoczeni stanem nawierzchni na alei księdza Jerzego Popiełuszki, tam dzisiaj pojawiły się ekipy firmy drogowej, zalepiły dwie największe dziury, resztę pozostawiając bez zmian, tymczasem stan tej nawierzchni jest fatalny, więc nie dość, że kierowcy muszą nakładać wiele kilometrów, to jeszcze muszą tłuc się po wertepach, tak można powiedzieć. Kwestia organizacji pracy i wymiany informacji. Ja mam dosyć często wrażenie, że jeżeli pan z pokoju 100 w Urzędzie Miasta, przykładowego pokoju 100, planuje na przykład remont okolicy mostu, a pan w pokoju 104 planuje remont jakiejś ulicy, to oni nie potrafią się dogadać między sobą i planują te remonty nie tak, żeby robić to w jednym terminie na przykład i jak najmniej utrudnić życie komunikacyjne mieszkańców, tylko robią je według własnego bicimisię, tak? Ja robię w tym tygodniu remont, zablokuję początek ulicy, ja robię w przyszłym tygodniu remont, zablokuję koniec ulicy. Ja robię objazd przy moście, a nie jestem w stanie, nie wiem, organizacyjnie zrobić tego tak, żeby MZD przygotowało jakość odpowiednią trasy, która będzie tym głównym objazdem w tym momencie. Koordynacja, to jest trudne słowo. Taki przykład mieliśmy w przeszłym roku w październiku, z tego co pamiętam. Mieliśmy korek przy moście, mieliśmy remontowaną jedynkę i mieliśmy jednocześnie remontowaną ulicę Brzeską, co spowodowało praktycznie zgon komunikacyjny Śródmieścia. I mimo tego, że już takie przypadki złej koordynacji działań mieliśmy wcześniej, to nie widzę tu nauki. Cały czas to powtarzamy. Za każdym razem jest to samo. Tym bardziej, że na moście nie widać żadnych prac, które byłyby wykonywane, a most jest nadal zamknięty. Zamknięty, dokładnie. Zresztą Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji poinformowało wczoraj, że z ich perspektywy prace zostały zakończone. Znaczy, ja rozumiem, że jeżeli się remontuje takie newralgiczne punkty, węzły komunikacyjne, to robi się to na trzy zmiany, ale podobnie jak jedynka, chyba raczej nie jest robiona na trzy zmiany, bo nigdy mi się nie udało znaleźć jakiegoś ruchu życia na tej budowie po wieczorem, to tak samo remont mostu chyba nie jest robiony. Jeżeli coś jest ważne, to nie pracujemy od 8 do 16. Pracujemy cały dzień, całą noc po to, żeby jak najmniej skomplikować życie mieszkańców. Żeby to wymusić, można odpowiednio przygotować nową dokumentację przetargową, która będzie zakładała, że ma być trzyzmianowo to robione. W głowie pojawia mi się pytanie, czy nie należało przygotować objazdu, przygotować tej drogi tak, żeby kierowcom jeździło się chociaż wygodnie, skoro i tak płacą więcej za paliwo, które muszą spalić w drodze do miasta, jeżdżąc przez zaporę? Śniegu nie mamy od dłuższego czasu. Remont mostu mamy mniej więcej od tygodnia. Czyli, no, tak jak mówiłem, koordynacja. Jeżeli ktoś planuje remont i wie, że tą trasą będą szły objazdy, to wcześniej powinna być przygotowana przynajmniej do jakiegoś tam znośnego stanu ta trasa objazdu. Jak widać, w chwili, kiedy zrobiono objazd, zaczęto myśleć o tym, że musi być w lepszym stanie technicznym. Koordynacja. Jeżeli pan z MPWiK nie jest w stanie zadzwonić do MZD i ustalić takich rzeczy, no to chyba coś tu nie gra na styku wymiany informacji. Słowa w Włocławku, żeby zrobić objazd, wystarczy postawić znaki drogowe.
nie martwiąc się o to, co jest za tym objazdem, czy dalej jest dziura, no jest objazd, tak. Jeszcze jedno pytanie na zakończenie. Kwestia zbliżającej się właśnie sesji Rady Miasta, kwestia interpelacji radnych, które wielokrotnie zamieniają się w tak zwane interpelacje wielopłaszczyznowe? Wielopoziomowe, tak, piętrowe, różne nazwy funkcjonują. A w zasadzie tłumacząc, chodzi o to, że na przykład przedstawię interpelację dotyczącą stanu dróg, czy na przykład nieodśnieżania pewnych rejonów w zimie, braku ekip odśnieżających, dostaję odpowiedź, z której nic nie wynika. Piszę do tego drugą interpelację, z tej interpelacji odpowiedzi znów nie ma żadnej konkretnej odpowiedzi. I tak można bez końca. Celem chyba jest to, żeby nie pisać tych interpelacji, nie męczyć już pana prezydenta, pana wiceprezydenta i w ogóle nic nie robić. No ale właśnie, czy ten cel uda się zrealizować? Czy na kolejnej sesji zrezygnuje pan ze składania kolejnych interpelacji? Znaczy, momentami jak dostaję odpowiedź, mówię, no nie, już nie piszę interpelacji, potem 3 minuty siedzę i w 4 minucie zaczynam pisać nowe te interpelacje, bo nie można się poddawać. To prawo do odpowiedzi i informacji publicznej, zresztą interpelacje to nie są moje wymysły. To są problemy zgłaszane przez mieszkańców, które za moją pomocą są przekazywane do miasta. I ignorowanie tych interpelacji, które dotyczą remontów dróg, ulicy Wiejskiej na przykład, chociaż ulica Wiejska jest w tej chwili w planach remontu, więc myślę, że te moje interpelacje jednak dotarły do prezydenta Pałuckiego i ta Wiejska będzie ruszana, to mieszkańcy mają prawo do tego, żeby te interpelacje traktować poważnie, a odpowiedź nie na temat, czy odpowiedź przy zachowaniu maksymalnego terminu odpowiedzi na tę interpelację, no jest niepoważnym traktowaniem mieszkańców. Nie po to chyba prezydent zabiegał o ich głosy przed wyborami, żeby teraz przez właśnie takie traktowanie interpelacji, czyli problemów mieszkańców przelanych na papier, ich nie szanować. Czy przy następnych wyborach też będzie się do nich przemilał, a potem o nich zapomni, kiedy w postaci interpelacji będzie zgłaszany jakiś problem. Dziękuję bardzo za tę rozmowę, dziękuję za spotkanie. Gościem CW24 był dziś Sławomir Bieńkowski, radny Rady Miasta Platforma Obywatelska. Dziękuję bardzo, dziękuję, dobranoc.